kto to jest dzierżawca. Nikt z rolników, ani nikt z władz nie chce dokładnie powiedzieć, kto to jest. A to jest przedsiębiorca, który pracuje w formie spółki prawa handlowego, który w dużej części zatrudnia pracowników jako pracowników na umowę o pracę i tam nie ma KRUS-u, tak samo jak w spółdzielni, tylko jest ZUS. Mała różnica, że rolnik płaci ubezpieczenie około 1200 do tam 1500 w zależności od hektarów, a ten biedny traktorzysta, ten biedny oborowy, on musi zapłacić około 10-12 tysięcy złotych rocznie. Szanowni Państwo, mecenas Boda Agnieszka. Ja reprezentuję Stowarzyszenie Właścicieli i Dzierżawców Rolnych RP. Reprezentuję też siebie, bo ja mam gospodarstwo indywidualne i czytając przepisy, jakie mają być wprowadzone, nie ukrywam, że trochę się tej ustawy boję. Przede wszystkim dlatego, że pominięto jedną zasadniczą kwestię, kiedy wprowadzono nowe definicje w artykule 2 i na przykład co do nieruchomości rolnej wyłączono te, które mają inne przeznaczenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a większość gmin takich planów nie posiada. Jeżeli chodzi o artykuł 1, gdzie zapewnia się prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, to należałoby zadać pytanie, dlaczego w tej ustawie pominięte są zupełnie spółki i inne spółki prawa handlowego, gdzie prowadzą je osoby o odpowiednich kwalifikacjach. I na przykład w takiej spółce właśnie wspólnikami jest ojciec i dwóch synów i razem mają 400 hektarów. Nie daj Boże jeszcze dzierżawionych z agencji, których wykupić nie mogą. Następnie są dwie sprzeczności, jeżeli chodzi o artykuł 3, artykuł 4 i artykuł 6 tej ustawy, albowiem jest definicja gospodarstwa rodzinnego, gdzie do tej powierzchni użytków rolnych zalicza się również grunty będące w posiadaniu na podstawie umów dzierżawy, na podstawie innych tytułów, czyli nie własności. I teraz pojawia się taka kuriozalna sytuacja. Jeżeli taki rolnik indywidualny dzierżawi 290 hektarów, a we własności ma 20, to on już nie nabędzie nic. Jakiej to wielkości ma być rolnik, gospodarstwo indywidualne, te 300 hektarów? Ono się w wielu wypadkach nie ma odniesienia do rolnika rybaka, ponieważ jeden staw, a w Polsce takich przypadków jest kilka, ma więcej niż 300 hektarów. Na tym samym cieku wodnym te 300 hektarów plus jeszcze 5, 2, 3, wszystko jedno, gospodarstwa, stawy o wielkości 10, 20, 15 tworzą absolutnie ogromny kłopot i nie do rozwiązania. Nie chcę tutaj tłumaczyć, że stawu się nie da podzielić tak jak hektarów normalnie, jak wodę podzielisz, nie? Czy innych. Tylko to ma być ogroblowana powierzchnia i w całości może być tylko operowana w zakresie ogrodu. Jest jeszcze ciekawszy zapis w artykule 10, gdzie równowartość pieniężna, jeżeli nie wynika z treści ustawy, to jest ustalona przez agencję. I w tym przypadku właściciel już nie ma prawa skierować do sądu o ustalenie, jeżeli agencja rażąco tą cenę zaniży. Dlatego, że w ustępie 3 artykułu 10 jest wpisane, jeżeli równowartość pieniężna, o której mowa w ustępie 1 zamiast w ustępie 2. Czyli to już są no nie tylko braki legislacyjne, ale też nawet już gramatyczne przypisanie tej ustawy. Jeżeli chodzi o ustęp 5 artykułu 10, to powołuje się tutaj ustawodawca na przepisy kodeksu cywilnego, ale już nie wyjaśnia, kto będzie miał pierwszeństwo. Ten z kodeksu cywilnego, mówię tu o artykule 166, czy ten z tej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ta ustawa będzie uchwalona w formie bez poprawek, no, a to uważam, by się niedobrze stało. Bo rozumiem, że jest to pewnego rodzaju kompromis i wypadkowa różnych tendencji ale właśnie przy takim kompromisie najłatwiej zrobić ustawę, która po prostu nikogo nie zadowoli i za chwilę trzeba będzie ją od początku robić. Tak naprawdę, jak mi dzisiaj to nie uda się przenieść, to będziemy, myślę, że na posiedzeniu plenarnym też będę chciał zgłosić taki wniosek, żeby przełożyć wprowadzenie tego punktu, dlatego że, tak jak pan legislator powiedział, my tak naprawdę połowę tych poprawek nie znaliśmy jako senatorowie, dzisiaj dopiero pan legislator zgłaszał. Pan minister też mówi, że w poniedziałek była decyzja rządu co do takiego składu, to zrozumiałem, że to jeszcze może się zmienić. Pan
poseł Kalemba też mówił w czasie debaty sejmowej, że jeszcze w Senacie mamy możliwość poprawić. Dlatego moglibyśmy się wstrzymać na spokojnie i poprawić. Poczekać. Dwa tygodnie mamy jeszcze na to, żeby przyjąć tę ustawę i ją poprawić. Dziękuję. W związku z tym zarządzam głosowanie, kto jest za wnioskiem pana senatora Jackowskiego, aby odłożyć dzisiejsze posiedzenie na... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć głosów za. Dziękuję. Dziękuję. Kto jest przeciw? Czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć głosów przeciw. Dziękuję. Kto jest? Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. Przy jednym głosie wstrzymującym niestety wniosek nie przeszedł. Jest 5-5. Jan Maria Jackowski, senator RP, członek Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Było dzisiaj długie, ciekawe, emocjonalne posiedzenie Komisji Rolnictwa dotyczące zasad obrotu ziemią w Polsce po 1 stycznia 2016 roku. W toku debaty wiele uwag do ustawy, która przyszła do nas z Sejmu, zgłosił legislator senacki, pan mecenas Gil. Było też wiele uwag różnych środowisk, które są wokół rolnictwa czy związane z rolnictwem, krytycznych w stosunku do zapisów tej ustawy, która do nas przyszła. W związku z powyższym, ponieważ były liczne propozycje poprawek, aby w jakiś sposób ukierunkować tę dyskusję i móc merytorycznie pracować nad ustawą, zaproponowałem wniosek formalny, abyśmy przerwali posiedzenie komisji, odbyli taką ogólną debatę na temat założeń tej ustawy, natomiast na następnym dokończyli posiedzenie już tak każdy, kto chce złożyć poprawki, czy uważa, że ma jakieś uwagi, żeby konkretnie na piśmie to złożył. Niestety ten mój wniosek 5-5 nie uzyskał większości przy jednym wstrzymującym się, jak również wniosek pana senatora Konopki z Platformy Obywatelskiej, który złożył wniosek, żeby przyjąć ustawę bez poprawek, również nie uzyskał większości, to znaczy było 5 głosów za jego wnioskiem, 5 głosów przeciwko jego wnioskowi i 1 głos wstrzymujący. W związku z powyższym należy się spodziewać, że na najbliższym posiedzeniu Senatu, to jest w piątek 10 lipca, będziemy obradowali już na posiedzeniu plenarnym nad tym projektem ustawy i należy się spodziewać, a takie były zapowiedzi senatorów, że zostaną do tego projektu złożone konkretne poprawki. Więc sądzę, że można się spodziewać, że z Senatu ten projekt ustawy wyjdzie z poprawkami, jakimi w tej chwili nie jestem w stanie tego powiedzieć, wyjdzie z poprawkami. I wtedy ustawa trafiłaby ponownie do Sejmu i Sejm by się odniósł do poprawek senackich. Panie senatorze, sprzedaż polskiej ziemi to przestępstwo. Filip Adwent, który zginął w niejasnych okolicznościach, mówił: co zostało siłą wzięte, da się odebrać. Co zostało ekonomicznie wzięte, już nigdy nie powróci. Czy mógłby pan to skomentować? Znałem doskonale świętej pamięci Filipa Adwenta. Poznaliśmy się w Radiu Maryja przed laty, jeszcze zanim został eurodeputowanym, ale był wtedy autorem znanej książki właśnie dotyczącej problemu ziemi. I chcę powiedzieć, że te słowa są bardzo ważne i rzeczywiście mając na uwadze dobro Polski, dobro polskiego rolnika, dobro naszej ziemi, należało przygotować porządną ustawę, a nie ustawę, która w gruncie rzeczy pod płaszczykiem ochrony polskiej ziemi daje duże instrumenty działania nomenklaturze, która na rolnictwie funkcjonuje. I tak naprawdę obrót ziemią, jeżeli ta ustawa byłaby w tej formie przyjęta, byłby uzależniony od nastrojów wewnątrz Agencji Nieruchomości Rolnych, a nie na zasadach o jasne, precyzyjne kryteria obiektywnie opisane w ustawie. I to jest niebezpieczeństwo tej ustawy, czyli pod hasłem, że
robimy ustawę o ochronie polskiej ziemi, ona w jakimś zakresie broni, ale to nie jest to, czego należałoby się spodziewać. Poza tym powstało wiele wątpliwości natury konstytucyjnej, formalno-prawnych i przyjmowanie filozofii, że przepnijmy tą ustawę byle jaką, a później będziemy poprawiać. Wiemy, jak to w Polsce wygląda, że prowizorki niestety trwają najdłużej. Dziękuję. Dzisiaj tu w tym budynku Senatu Polskiego została dokonana targowica. Sprzedano praktycznie polską ziemię spekulantom zagranicznym, unijnym, nie Polakom. Polacy zostali na lodzie któryś raz z kolei. Ten stan rzeczy po prostu tutaj dzisiaj 7 lipca dokonano współczesnego Holokaustu targowicy przez polityków polskich, Platformę Obywatelską i PSL. Dogadali się ponad głowami rolników i dokonali zaboru polskiej ziemi na korzyść spekulantów globalnych, iluminatów i targowiczan współczesnych.